człowieka, którym pracowałem prawie 20 lat jako budowniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej od samego początku, jako tworzącego jej jakość, jej rangę. Człowieka na dzisiaj myślę nie do zastąpienia ze swoimi pomysłami w zakresie jakości kształcenia. I tak nas osierocił, że jeszcze do dzisiaj się z tym nie oswoiliśmy. Jutro będziemy go żegnać na uroczystym, żałobnym posiedzeniu Senatu. To społeczność akademicka go pożegna, dobra tradycja. I będziemy się zastanawiać, jak rozwijać i żyć dalej. Profesor był człowiekiem wybitnym. To był człowiek, który stawiał studenta zawsze na pierwszym miejscu. Dla niego liczył się tylko i wyłącznie student. Jako przedstawiciel studentów mogę powiedzieć, że zawsze dbał o nasze dobro. Ale poza tymi sprawami uczelnianymi był człowiekiem niewiarygodnie przyjaznym, taktownym. To był pasjonat informatyki. Był to inżynier w każdym wymiarze, nawet tym prywatnym, ale też humanista, co rzadko się zdarza, żeby taka kombinacja miała autentyczne miejsce. Był to człowiek bardzo życzliwy, bardzo pogodny, człowiek bardzo kompetentny, a nade wszystko bardzo pracowity. Współtworzył nasze miasto. Było go wszędzie pełno.